Pierwsze pytanie, jakie stawialiśmy, to było pytanie o to, czy opozycja powinna wystawić jedną listę i czy ta jedna lista powinna być skonstruowana w drodze powszechnych, międzypartyjnych prawyborów. Tego nie wiem, to jest dla mnie za trudne pytanie. Powiem Ci, że moja odpowiedź była taka, że gdyby w tych cyklach, nazwijmy to, w tych warstwach, tam zawsze był taki moment takiej właśnie kody, takiego końca, który miał polegać na tym, że w różnych miastach, to jeszcze wtedy było, jak mogliśmy podróżować, był taki pomysł, że jak już skończymy rozmawiać o ubóstwie energetycznym albo edukacji i tak dalej, to poprosimy o całodniowe spotkanie w Łomży liderów partii politycznych, nam powiedzą oni, ich eksperci, to nie chodzi, to nie jest debata prezydencka, każdy ma 5 minut. Tylko niech oni powiedzą, co oni o tym sądzą, po to, żeby oni, zanim dojdzie do krytycznego momentu list, żeby oni chociaż wiedzieli, w czym się różnią, a w czym się nie różnią. Bo to jest kłopot, że oni po prostu mają taką potrzebę, no taka jest logika partii, że oni cały czas muszą się różnicować, mówić o sobie poprzez to, że nie są tamtymi. No to jest po prostu jakaś katastrofa. Ale myślę, że gdybyśmy poszli w takich warstwach właśnie, to może się okazać, że paradoksalnie to pytanie, jakbym go nie uchylił, ale łatwiej by było podchodzić do tego albo zawrzeć tak skutecznie, bo oni zawsze będą mówić tak razem, ale programowo jesteśmy różni, żeby poświęcić ten czas na zinwentaryzowanie tego zygzaka, który mówi, okej, no to w tych sprawach rzeczywiście się różnimy, ale w tamtych od początku, nie wiem, media publiczne strzelam. Może mamy wspólny pogląd na temat tego, jak... Nie jest tak, że taką wspólną, podstawową wspólną płaszczyzną to powinno być po prostu właśnie ta zmiana, ten moment konstytucji. Może. Czy to nie mógłby być ten moment,